Zdrowia, szczególnie dla normalnych. No Donald Trump tłumaczy, dlaczego skarży wielkie firmy technologiczne. Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. Polecasz? Dziękuję jeszcze bardziej. No, Trump powiedział, że jedną ze śmiertelnych zagrożeń dla demokracji amerykańskiej w dniu dzisiejszym, w ostatnich czasach, no to jest ta silna grupa wielkich kompanii, korporacji technologicznych, które w zasadzie umówiły się, czy ustawiły się razem z rządem demokratów, aby cenzurować wolność wypowiedzi, swobodę wypowiedzi wszystkich amerykańskich obywateli. No i to jest nie tylko złe, ale to jest również niekonstytucyjne. No i powiedział, że żeby odnowić wolność wypowiedzi, swobodę wypowiedzi dla niego właśnie i dla wszystkich Amerykanów, Donald Trump zdecydował się zaskarżyć wielkie firmy technologiczne. Tłumaczył, że media społecznościowe no to są w zasadzie centralnym takim narzędziem do zwalczania wolności wypowiedzi. Do tej pory, do czasów internetu, no to były spotkania miejskie, były gazety, była telewizja, były najróżniejsze informacje. No na dzień dzisiejszy internet, no to jest zastąpił już wszystko. Nie ma gazet, nie ma spotkań miejskich, nie ma telewizji, internet po prostu przejął to wszystko w jednym ręku. No tyle tylko, że te wielkie firmy, korporacje technologiczne, wszystkie te platformy, no to nadchodziło to wszystko. To nadchodziło i wzrastało. No i wszystkie firmy te technologiczne, no to były coraz bardziej bezczelne, no i coraz bardziej bezwstydne. I to jest problem z tym, że bezczelne i bezwstydne nie tylko w cenzurowaniu, ale i w dyskryminowaniu. W dyskryminowaniu idei, informacji, no i dyskryminowaniu ludzi na platformach społecznościowych. W zasadzie to Donald Trump mówi, że no likwidują użytkowników, likwidują kanały, zabierają kanały, wyrzucają ten kontest, także efektywnie blokują przepływ wolnej informacji. No i to jest to, na czym polega demokracja. Trump wspomina, że nie jest już nie ma tego, że wielkie firmy technologiczne do tej pory, no to usuwały, powiedzmy, jakąś przemoc. Wspomina, że oni manipulują i kontrolują polityczne debaty same w sobie. No i to wspomina, że właśnie to, co było w zeszłym roku, no to wielkie kompanie technologiczne usuwali użytkowników za jakieś najróżniejsze sprawy. No najczęściej przez to, że ktoś wspominał, że koronawirus się pojawił, powiedzmy, z Chin. No to było automatycznie kasowane jako wróg ludu, jako wróg socjalizmu. No i w środku tej pandemii firmy technologiczne cenzurowały lekarzy, cenzurowały opinie ludzi związanych z medycyną. Między innymi to, co Trump wspomina, no to on wspomniał hydroxychloroquine. No i Trump mówi, że na dzień dzisiejszy no to dużo badań naukowych pokazuje, że to działa. No to działa przez dziesiątki, setki lat, szczególnie w Indiach. No ale wielkie platformy likwidowały to. W tych tygodniach przed
wyborami prezydenckimi platformy, powiedzmy, zbanowały, zakazały strony New York Post. New York Post, no, to jest amerykańska, jedna z najstarszych, najstarsza, można powiedzieć, amerykańska gazeta, za to, że opublikowała informacje na temat komputera syna Joe Bidena, Huntera. No tam było dużo, dużo po prostu, no można powiedzieć, że to bandzior i przekupny syn wiceprezydenta był. No to oni zlikwidowali to. Kampania Bidena nigdy tam nie odpowiadała na to, no ale firmy technologiczne po prostu zablokowały to. Ale najgorsze, najbardziej skandaliczne, Trump wspomina, to było to, że po wyborach firmy, platformy społecznościowe, te korporacje zablokowały konto, szczególnie prezydentowi, który był aktywnym prezydentem w Białym Domu. No i Trump po prostu, no tak jak wszyscy normalni, powinni być wściekli. Trump mówi, że jeżeli oni mogą zrobić to prezydentowi, który jest aktualnym prezydentem, no to oni mogą to zrobić wszystkim. No i każdy normalny to rozumie. My wszyscy rozumiemy, że on ma absolutnie rację. Trump wziął parę osób, między innymi Jennifer Horton, no to z Michigan, nauczycielka, ona została wyrzucona z Facebooka za to, że przekazała artykuł o tym, który kwestionował czy maski dla dzieci mają jakikolwiek sens i czy są zdrowe. No później co się stało, kiedy jej brat zaginął, no to ona nie była w stanie użyć Facebooka do tego, żeby powiadomić wszystkich ludzi naokoło. Także ona jest jedną z oskarżających, no bo to będzie Trump właśnie zrobił oskarżenie grupowe, no i tam potrzebuje kilka osób, wspomina w tym przemówieniu, między innymi właśnie tą Jennifer Horton, nauczycielkę z Michigan. Następna osoba to jest lekarz z Colorado, Kelly Victory. No to została wyrzucona z YouTube po tym, jak zrobiła wideo dla swojego kościoła, jak co robić, żeby można prowadzić mszę, żeby był serwis religijny. No to ją wyrzucili. Trzecia rodzina, czy trzecia osoba, która skarży razem z Donaldem Trumpem, no to jest Kian Michael z Florydy. No to było to, że ich 21-letni syn został zabity w wypadku samochodowym przez nielegalnego emigranta, który był deportowany dwa razy. Nie miał prawa jazdy i nie miał ubezpieczenia. No i rodzina Kian Michael z Florydy i Bobby, jej mąż, oni dali filmik na temat bezpieczeństwa na granicy, czy braku bezpieczeństwa na granicy, no i jak jest ochrona granicy robiona, no i za to zostali wyrzuceni z YouTube. No, Trump dodaje, że w międzyczasie chińska propaganda, no to leje się na lewo i prawo, irańscy dyktatorzy szmarują, oskarżają i w zasadzie grożą Ameryce i kłamią na lewo i prawo. No i wszystkie te platformy nic nie robią. Także Trump podkreśla to wszystko to, co wszyscy wiedzą. Trump mówi, że te wszystkie śmierdzące ataki na wolność wypowiedzi, no co stwarzają? No stwarzają potężną zniszczenia dla Ameryki, dla konstytucji, dla Ameryki. No i dlatego Trump mówi, że w połączeniu z Instytutem America First,
America First właśnie skarży i dał pozew do sądu w imieniu Amerykanów. Także całe to oskarżenie, no to żąda odszkodowań finansowych, no ale również przeprosin, no i zmian w polityce wszystkich tych platform społecznościowych, no i powrócenie konta, że Trump żąda, żeby jego konto było zwrócone. Trump tłumaczy, że cały ten pozew, całe to oskarżenie, tłumaczy, czy tam mówi, że wielkie te firmy technologiczne, no to są używane, żeby robić pewne konstytucyjnie nielegalne sprawy, czyli cenzurowanie. Trzeba pamiętać, że w 1996 roku Kongres Amerykański no to promował tą wolność internetu, promował wzrost internetu. No i co Kongres ustanowił? Kongres ustanowił, że platformy nie będą odpowiedzialne za to, co ludzie robią na tych platformach pod względem wolności wypowiedzi. Nie tak jak wydawnictwa, no bo wydawnictwa, jeżeli wydają pewne rzeczy, no to są odpowiedzialne za zniesławienie, za tego rodzaju rzeczy. No i Kongres w 1996 roku powiedział, że platforma społecznościowa, no to organizacja, tylko ten korporacja, co robi, ona tylko udostępnia salę do tańca. No i każdy może tańczyć, co chce, pisać, co chce, publikować, co chce. I nie ma platformy społecznościowej jako takie nie mają prawa cenzurować, dlatego że nie będą odpowiedzialne, bo to o to chodziło, że zawsze te cenzurowanie, no to jest tłumaczone, że mogą cenzurować, bo mogą robić co chcą. Nie, oni nie byli ustawieni jako wydawnictwo, oni byli ustawieni jako platforma. No i to dostali nieprawdopodobne prawa, które wszystkich w sumie dziwiły, no ale to jest to, bez tej, można powiedzieć, bezkarności, no nie tyle bezkarności, bez tej możliwości oskarżenia, te wszystkie kompanie nie byłyby w stanie egzystować. No ale oni zrobili taki komunistyczny myk, no i to się okazało, że demokraci szczególnie w kongresie, no to oni też, oni zmuszają, starają się zmuszać prywatne firmy, żeby właśnie cenzurowały, żeby popierały tylko tą propagandę komunistyczną, a likwidowały informacje jakieś konserwatywne. I ostatnio Trump wspomina, że wielu tych dyrektorów, właścicieli tych korporacji internetowych, no to tłumaczyli się przed komitetami, przed komitetem i pewnymi grupami kongresowymi, no ale oni, demokraci, ciągle chcą, żeby było cenzurowanie tak zwanych fałszywych historii, informacji, czy informacji, takie nalepki, które w zasadzie to są ustanawiane przez bandę demokratów, którzy są lojalni do partii komunistycznej, do partii demokratów. W wielu wypadkach, tak jak ta nauczycielka z Michigan, czy lekarz z Colorado, czy ludzie z Florydy, no to oni ich konta były zredukowane czy zlikwidowane tylko dlatego, że partia demokratów nie lubiła tego rodzaju informacji, no i platformy się zgodziły. Do tego Trump mówi, że
wielkie firmy technologiczne, no i rząd, agencje rządu, ministerstwa rządu aktywnie współdziałały i koordynowały, żeby usuwać zawartość z tych platform zgodnie z założeniami Centrum dla Kontroli Zakażeń i to wszystko się odbywało. Te wielkie firmy technologiczne, no i środki masowego przekazu w zasadzie stworzyły coś takiego jak inicjatywa wiarygodnych wiadomości, no ale to jest Trump mówi, że to jest jedna wielka ściema, to tylko chodzi o to, żeby niszczyć krytyczne opinie dotyczące COVID-19. Trump tłumaczy, że to zmuszanie i koordynacja jest niekonstytucyjna. Sąd Najwyższy powiedział już parę razy, że kongres nie może użyć innych firm prywatnych do tego, żeby omijać konstytucję. Jeżeli cenzura jest nielegalna, no to kongres ma zabronione, żeby wynajmować jakieś inne firmy, żeby to osiągały. No ale to teraz demokraci właśnie to osiągnęli. Także firmy, wielkie firmy technologiczne zostały takimi ormowcami rządu demokratów. No i efektywnie w zasadzie są przedłużeniem ręki cenzurowania amerykańskiego, które jest przeciwko konstytucji. Wolność słowa w Ameryce jest jedna z najsilniejszych na świecie. No, demokraci to mówią, że napisać o jakichś lekarstwach na panikę 19 to trzeba cenzurować, no ale sikanie na flagę amerykańską, no to już jest wolność słowa. Także Trump na zakończenie to wspomniał, że to powinno zaalarmować wszystkich normalnych ludzi, niezależnie od postawy politycznej, no bo to jest nie do zaakceptowania, jest to nielegalne i jest to nieamerykańskie. No i każdy normalny człowiek bardzo to rozumie. No i na zakończenie Trump powiedział, że cała ta sprawa sądowa, no to on zamierza odzyskać wolność słowa dla wszystkich Amerykanów, demokratów, republikanów i niezależnych. No i powiedział, że nie przestanie walczyć, żeby bronić konstytucyjnego prawa i wolności zagwarantowanych dla amerykańskich obywateli. No także to jest całe ten wyjaśnienie, które Trump dał. No i to wszystko ma sens, tak? To wszystko ma sens. Akurat komuniści opanowali środki masowego przekazu. Teraz to jest jedno wielkie oszukaństwo. W moim wypadku, no, ja mam 5230 subskrybentów już od 4 miesięcy. W zasadzie zero subskrybentów. Co ktoś się zapisze, to oni zaraz kogoś tam usuną i stoi zero. Byłem zdemonetyzowany przez 9 miesięcy. Odwoływałem się. Odwołanie powinno zajmować 30 dni. Zajęło 270. Dużo ludzi zgłaszało ten mój kanał, no ale jest niepopularny. Jak popatrzę na statystykę, no to w ogóle jest niepolecany, w ogóle jest omijany. Większość ludzi to są subskrybenci, którzy tam oglądają to stale. No ale bez popularyzacji, bez pokazywania, no to kanał powolutku tak schodzi. No i to jest właśnie ta metoda wycieńczenia. YouTube chce po prostu wycieńczyć każdy jakiś taki prawicowy, konserwatywny kanał, no to oni chcą wykończyć. Także ja kompletnie zgadzam się z Trumpem. To są bandziory polityczne. Zdrowia dla normalnych.
Subskrybujesz, dziękuję bardzo. Polecasz, dziękuję. Jeszcze bardziej nie subskrybujesz, to jest strzałeczka do subskrypcji, dzwoneczek, dzyń, dzyń. I do następnego, codziennego, już monetyzowanego filmiku. Przekaz dla konserwatystów. Dziękuję, że wierzycie. Bóg, honor, ojczyzna, czyli rodzina, uczciwość i tradycja. Przekaz dla socjalistów. Widzicie, co się dzieje. Cenzura jest po prostu nieprawdopodobna. Cenzura już jest większa niż w PRL-u. Także jak wyjechaliście z PRL-u i narzekaliście na cenzurę, to jeżeli głosowaliście na Bidena, no to właśnie go wybraliście. Wybraliście człowieka, który oszukuje. Jego syn jest jednym wielkim bandziorem. Sprzedaje teraz obrazy po $1 000 000. Zdrowia dla normalnych.